Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie, pierwszy rzut oka i pierwsze wrażenia z testów jednej z najnowszych kamer w ofercie Panasonica. Tym razem jest to kamera bardzo nietypowa, ponieważ jest to kamera, którą możemy wręcz założyć na siebie. Po prostu nagrywając mamy wolne ręce. Bardzo fajna i ciekawa rzecz, za chwilkę przyjrzymy się jej bliżej. Zapraszam do oglądania. Tak więc model, o którym mowa, to HX-A500, czyli kamerka kosztująca jakieś 1700 zł. Testował i reklamował ją chociażby słynny piłkarz Neymar Junior. Więc moi drodzy, sama kamerka jest bardzo lekka, ponieważ sam ten moduł waży jakieś 31 gram. Cały moduł sterujący około 150, ale to zakładamy sobie na rękę. Pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda, ponieważ cały zestaw składa się tak naprawdę z kilku elementów. Zobaczcie, mamy samą kamerę, która ma taki elastyczny wąż, w którym idzie przewód. Kamera, moi drodzy, nagrywa w rozdzielczości nawet 4K oraz oczywiście Full HD. Rozdzielczość 4K to jest 25 do 30 klatek na sekundę. Zgadzam się tutaj z różnymi specyfikacjami, natomiast producent podaje, że 25, więc należy to przyjąć jako fakt. Mamy też tutaj oczywiście mikrofonik. To co trzymam tutaj jest to taka opaska na głowę, która oczywiście tą kamerę nam na niej przytrzymuje, montuje. Sama opaska posiada regulację, tak więc możemy ją sobie dość precyzyjnie wyregulować i dopasować. Natomiast pozbawiona jest jakoby wszelkich wygód, ponieważ mam tutaj tylko plastik i kawałek metalu, nic więcej. Sam element trzymający kamerkę możemy sobie troszeczkę podregulować, jest tam taki ruchomy przegub, więc to jest fajne. A ten moduł sterujący możemy mieć w takim organizerze zakładanym na ramię i wygląda on tak. Oczywiście mamy wyświetlacz, niewielki, ale jest. Mamy też kilka przycisków, które wszystkim zarządzają i zarządzają tym naprawdę fajnie. Powiem Wam, że rozpoczęcie używania tej kamery nie było w ogóle trudne. Nawet nie zaglądałem do instrukcji. Wszystkiego można domyślić się i połapać w tym wszystkim od razu. Tak więc za to jest ogromny plus. Wystarczy praktycznie założyć to na siebie, nacisnąć rekord i rozpocząć nagrywanie. W samym menu opcji mamy dość sporo. Możemy sobie naprawdę sporo pozmieniać. Widziałem tam nawet tryb slow motion. Tak więc w najbliższym czasie spodziewajcie się przede wszystkim filmów testowych, wrażeń na Facebooku, tak więc warto śledzić mojego Facebooka. Oraz oczywiście będzie też za jakiś czas pełna recenzja tej ciekawej, nietypowej kamerki. No i moi drodzy, pamiętajcie, zaglądajcie często na mój kanał, oglądajcie moje filmy, bo teraz mam Was na oku. Pozdrawiam Was, cześć! Jeszcze moi drodzy, taki mały, szybki bonusik. Samą kamerę już przed chwilą widzieliście na mnie, tu możecie sobie ją zobaczyć teraz bliska. Natomiast Panasonic dał mi jeszcze jakieś tutaj akcesoria. Już sobie zobaczymy, co to jest. Tutaj zobaczcie, mamy mocowanie do kamery, czyli nie takie na głowę, tylko po prostu na klipsie. To możemy ją sobie gdzieś przypiąć, niekoniecznie mając ją na głowie, i też robić ujęcia. I mamy też coś takiego, wygląda to podobnie do tego uchwytu na ramię, a dokładnie do czego służy, to sobie już sprawdzę w testach i oczywiście dowiecie się tego w pełnej recenzji. Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam Was, cześć!